Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Tritt. Zapraszam Was do kolejnego nagrania, w którym omówię pięciu polecanych zawodników przed 37. kolejką Fantasy Premier League, której deadline jest już w sobotę o godzinie 12. Razem z Superbet przygotowaliśmy dla Was konkurs, dlatego zachęcam Was do oglądania. Pierwszym polecanym zawodnikiem jest Bruno Fernandes. Manchester United ma teraz podwójną kolejkę i spotkanie z Bournemouth oraz z Chelsea. Większość z Was pewnie ma Rashforda, ten zresztą wrócił do treningu, więc wygląda na to, że będzie gotowy na najbliższą kolejkę. Bruno nadal ma bardzo niskie posiadanie, a to moim zdaniem najlepszy pomocnik na tę kolejkę i jedyny zawodnik warty nawet transferu za minus 4 punkty. Powiem więcej, gdybym nie miał innej opcji, gdyby cały mój skład mi się podobał albo miał wszystkich pomocników z podwójną kolejką i na przykład Salah był jedyną opcją na to, aby w to miejsce wcisnąć Bruno, to chyba bym się zdecydował na ten transfer i bym zaryzykował. Tak samo gdybym szukał różnicy na kapitanie, to też bym właśnie dał opaskę Bruno, aczkolwiek podstawowym wyborem jak co tydzień będzie Haaland. A tutaj Bruno jest to, że gra zawsze po 90 minut, ma rzuty karne, nie musimy obawiać się rotacji, więc Bruno jest bardzo dobrym wyborem. Jeżeli mowa o rotacjach, to możemy sobie przejść do drugiego wyboru. Idziemy do Manchesteru City i tutaj moją propozycją jest Mahrez. Manchester City zapewni sobie mistrzostwo Anglii, jeżeli wygra mecz z Chelsea, czyli pierwszy tej podwójnej kolejki, dlatego spodziewam się wielu rotacji, zwłaszcza w tym drugim meczu. Natomiast gdybym miał brać pomocnika Manchesteru City, to postawiłbym na wypoczętego Mahreza, który w meczu Ligi Mistrzów wszedł z ławki. Ostatnio grywa regularnie w lidze, jest w świetnej formie, punktował w każdym z poprzednich pięciu meczów ligowych, więc gdybym miał typować na zawodnika, który ma szansę zagrać dwa mecze, nie mówię, że na bank zagra, ale szansa jest, to postawiłbym właśnie na Mahreza. Kolejna opcja, też ryzykowna, to Alvarez. Oczywiście podstawowym wyborem w ataku jest Haaland, natomiast wydaje mi się, że Alvarez może dostać szansę na przykład w miejsce zmęczonego Kevina De Bruyne. Kto wie, może nawet zagra dwa razy. Wydaje mi się, że jest na to szansa głównie z tego względu, że w meczu Ligi Mistrzów sobie odpoczywał. Wszedł tylko na kilka minut, zresztą strzelił gola wtedy na 4-0 z Realem. No i jest to też zawodnik dosyć tani, więc jeżeli kupicie takiego napastnika za 6 milionów i on ewentualnie usiądzie w jednym meczu, w drugim meczu zagra, mając też świadomość tego, że nawet w krótkim czasie jest w stanie zrobić różnicę, to wydaje mi się, że to może być zawodnik warty tego ryzyka i można spróbować z Alvarezem w ataku. Alternatywą do ataku może być też Martial i oczywiście szablonowym potrojeniem zawodników Manchester United będzie Shaw, Rashford i Bruno Fernandes. Natomiast jeżeli ktoś nie ma jak upchnąć Bruno albo na przykład nie chce sprzedawać Salaha, ma taką pomoc, z której jest bardzo zadowolony, został mu zawodnik, jeden slot na zawodnika Manchester United, to wtedy można próbować z Martialem. Jest tani, koniec sezonu niebawem, więc nawet gdyby się okazało, że za tydzień albo po pierwszym meczu będzie jakiś problem z Martialem, to nie będzie Wam zalegał przez pół roku. Zaraz kończymy zabawę, więc jeżeli kiedyś ryzykować, to właśnie teraz. Martial w poprzednim meczu wyszedł w pierwszym składzie, strzelił gola. Jeżeli przyjmiemy założenie, że jest podstawowym napastnikiem, tym pierwszym wyborem Erika Ten Haga, a wiele na to wskazuje, no to chyba ma szansę zagrać zarówno w meczu z Bournemouth i z Chelsea, ponieważ Manchester United nadal walczy o miejsce w top 4. Także myślę, że jest szansa, że Martial złapie solidne minuty w tej podwójnej kolejce i można z nim też spróbować. Zanim przejdę do ostatniego zawodnika, który może być ciekawą różnicą na najbliższą kolejkę, przypominam, że pełną ofertę zakładów na Fantasy Premier League znajdziecie w aplikacji oraz na stronie Superbet w zakładce specjalne. A zakładając konto z kodem FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3,5 tysiąca zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Lecimy z ostatnią propozycją. Jest to Eberechi Eze i to jedyny zawodnik na tej liście, który nie ma teraz podwójnej kolejki. Jest to dobry wybór dla tych, którzy szukają taniego pomocnika. Może pomocnicy Brighton Was nie przekonują, szukacie alternatyw. Wtedy warto spróbować z Eze, który jest w świetnej formie, czyli 5 bramek w poprzednich 6 meczach. Crystal Palace strzela wiele goli, gra ofensywnie. Teraz przed nimi mecz z Fulham, który w zasadzie już o nic nie gra, a w ostatniej kolejce spotkają się z Nottingham Forest, które być może będzie już wtedy pewne utrzymania. Więc jest szansa, że w tych dwóch ostatnich meczach też Crystal Palace postawi na ofensywę, strzeli kilka goli i Eze może brać w tym udział. Dlatego gdybym szukał taniego pomocnika, nie chciałbym iść w pomocnika Brighton,
to właśnie postawiłbym na Ezę. Na koniec mam dla Was obiecany konkurs. W komentarzach na YouTube pod tym filmem wytypujcie dokładny wynik najbliższego meczu Manchesteru City z Chelsea oraz strzelca gola. Każda osoba z poprawnym typem otrzyma bonus o wartości 50 zł. Typować można tylko raz do 21 maja do godziny 17. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Po więcej informacji odsyłam Was na mojego Twittera oraz kanał Mam Go na Kapitanie. A tymczasem życzę Wam powodzenia i zielonych strzałek. Trzymajcie się, cześć!